naprawdę muszę wam tłumaczyć wszystko jak na pierwszym spotkaniu? Nie, może znowu źle upadłam. Za tydzień o tej porze ta sala będzie pełna. 500 widzów z całego miasta. Za nic macie sobie ludzi spragnionych wysokiej, poruszającej, wręcz katartycznej sztuki. Posłuchaj. Nie wiem, o czym myślisz, kiedy twój bohater dowiaduje się, że ma HIV, ale do przerażenia czy rozpaczy trochę ci daleko. Nie wkładasz w to żadnych emocji. Zero zaangażowania czy przeżycia. Przepraszam. Naprawdę jest mi się ciężko dzisiaj skoncentrować. Już myślałam, że to ja. I u mnie wszystko gra. Ciebie zaraz dojdę. Proszę, uważaj teraz. Celowo wystawiamy tę sztukę 2 tygodnie przed maturą. Ona jest głosem naszego pokolenia. Na tej scenie ono będzie reprezentowane. Jestem tak rozkojarzony, że nawet nie wiem, o czym ona do mnie mówi. To dokładnie, ja też myślę cały czas tylko delta, delta. Dobra, to było głupie. No, słuchamy. Pomyślcie, czym cechuje się dzisiejsze młode pokolenie? Jesteśmy przygnieceni przez rozwój technologiczny i proste rozrywki zupełnie pozbawione wszelkiej wartości. W mediach sprzedaje nam się pusty, destrukcyjny styl życia. Liczy się tylko powierzchowność, a wnętrze próżnia. Sami spłycamy naszą komunikację internetem czy telefonem. Nie potrafimy wyznaczyć sobie żadnych celów, ale tym wpisujemy się w całe społeczeństwo. Wyjdź choćby teraz na ulicę i zadaj przypadkowym przechodniom pytanie, po co żyjesz? Zobaczysz, ile ludzie wiedzą o samych sobie. Przywdziewamy maski, aby każdemu się przypodobać, aby za żadne skarby się nie uzewnętrznić, nie być sobą. Ale gdzieś w środku, tak naprawdę głęboko, chcemy żyć naturalnie, być szczerymi i umieć ufać. Chcemy być niesieni przez wiatr, powrócić do natury, żyć, a nie egzystować. Szaleć i robić głupstwa, bo właśnie teraz mamy na to czas. Chcemy grać w zielone. Stąd właśnie tytuł naszej sztuki. Co to znaczy grać w zielone? Nie wiem, może chodzi o bakanie. Tęsknią do natury i doceniają piękno. Żyją własnym życiem, zachowują wrażliwość, swobodę ducha. Przecież ty jesteś jednym z nich. Musisz to wykorzystać w swojej roli. Dlatego ją dostałeś. Pamiętaj, kim sam prywatnie jesteś. To cię łączy z bohaterem. W tej chwili, gdy siedzisz na tym krześle i słyszysz od tego człowieka o swojej chorobie, nie ma siły, by nie ogarnęła cię gorąca fala poczucia utraty życia. Jakby ktoś nagle odebrał ci tożsamość, teraźniejszość, przyszłość, oderwał od natury, od tego wszystkiego, o czym mówiłem. Masz tylko swoje wspomnienia. Dlatego skoncentruj się, skup i przypomnij sobie moment, w którym czułeś się wyjątkowo szczęśliwy. Najlepiej w jakiejś relacji z naturą. Niech cię całkiem ogarnie to uczucie błogostanu. Zatrać się w nim przez chwilę. A za moment na krześle pomyśl, że to wszystko przepadło. Nigdy już nie spojrzysz na świat. Mam ważne sprawy na głowie i nie będę tu siedzieć cały dzień. Nie wyjdziemy stąd, dopóki nie nauczysz się przewracać jak należy. No, ale wyjdziemy. Spokojnie, no. Ty mi będziesz mówił, co ja zrobię, a żebyś wiedział, że wyjdziemy, zanim się dobrze przewrócę. Fakaj się z tą całą szopką. Mówisz tak, żeby twoje durne fochy rozwalały próbę. Stój! Czekaj, no! I co teraz? No to nie wiem, no to... Może nie traćmy czasu. Przećwiczmy to sobie jeszcze raz. Bez reżysera? No tak, dawaj. Kiedy ci to tłumaczył, to wydawało się, że to poczułeś. No to wykorzystajmy to. Okej. Choć niezbyt dobrze się czuję. Chodźcie. Gotowa? Ostatnie dni ciągnęły mi się w nieskończoność. Chyba tylko gdy leżałem w szpitalu, czas tak bardzo mi się dłużył. To zrozumiałe. Dlatego może, żeby nie przedłużać. Znamy już wynik testu. Niestety. Jest dodatni. Przykro mi. Ale proszę pamiętać, że przed badaniem
Rozmawialiśmy krótko, z czym taki wynik będzie się wiązał. Jestem tu, by wskazać panu wszystkie możliwości i odpowiedzieć na wszelkie pana pytania. Co się dzieje? Niedobrze mi. Chyba zaraz wylutuję. Tam jest toaleta. Nie. Zabiłem człowieka, rozumiesz? Jednym ruchem kilka centymetrów i zmarnowałem całe swoje życie. Choć dopiero się zaczęło. Ale jak do tego doszło? Z własnej woli przerwałem grę w zielone, rozumiesz? Nie. Ty nie rozumiesz. Skąd możesz być? Proszę, spokojnie. Spokojnie? Spokojnie, to ty sobie teraz tutaj siedzisz. Chcesz komuś pomóc, a nawet nie wiesz, z kim rozmawiasz. Nie wiesz, że teraz podejdę do ciebie, złapię cię. I co teraz? Puść mnie. Co teraz? I co ty na to? Puść mnie. Kilka centymetrów. Kilka. I to mnie by tu nie było. Ale na. Twoje nieszczęście. Masz przy sobie nóż. Słyszysz? Może wyjdźmy na świeże powietrze, co? To deszcz. Tylko tym razem mnie nie oczyści. Gdy tutaj szedłem, miałem ptaki, drzewa. Widziałem chmury na niebie. Zawsze potrafiłem cieszyć się naturą samą w sobie tak jakbym żył z nią w jakiejś pieprzonej harmonii, a teraz... Teraz to wszystko było wobec mnie obojętne. No ale przecież widzę skruchę. Gdybym mógł cofnąć czas, jeszcze raz bym to zrobił. Karol nie jest więzienie. Karol jest sama natura. A teraz ona krzyczy do mnie, że jestem sam na tym świecie. Ale tak samo jak HIV nie oznacza AIDS, tak samo... Ale ja przecież nie chcę umierać. Może wcale nie potrafiłem docenić tego, co miałem, ale co gorszego mogło mnie spotkać. Zrobiłem to z własnej woli, ale nigdy też nie miałem żadnych wzorów ani autorytetu. Chciałem czerpać z świata, który się ku upadkowi. Nie każ mnie, zlituj się nade mną. Wystarczy mi kara, którą... Sam zdążyłem sobie uświadomić. Nawet nie znam prawdy o samym sobie.
Czemu leżysz na ziemi? Zrobiło mi się słabo. Słuchaj, jeśli chcesz, możemy przerwać i pójdziesz do domu. Albo lepiej ci podwiozę. Może faktycznie dajmy sobie już na dzisiaj spokój. Co z baletnicą? Wróci za moment. Wybiłem jej z głowy te numery. A strój jej nie przemógł? Przecież nie pada. To co? Jedziemy? Nie chcę kończyć. Chcę grać. Tak jak w twojej sztuce. Przedstawienie musi trwać.